Ten poranek był wyjątkowy o tyle, że ona przyszła do mnie, do sypialni, położyła się koło nas, koło mnie, koło Kornelki i mówi: oj, Kornelka, jaką ty masz cieplutką rączkę. I ona się tak przytuliła do nas. Pośmiałyśmy się, porozmawiałyśmy. Jeszcze uczesałam jej włosy, bo miała mieć WF i wtedy chciała mieć związane. Pożegnałyśmy się, dała mi buzi i wyszła. Wyszła. A później był telefon. Więc ja ją zapamiętałam właśnie tak uśmiechniętą. Przed samym wyjściem uśmiechniętą. Nie wiem, czy można powiedzieć, że tak miało być, że to było takie nasze pożegnanie. Mąż był w pracy, ona jeszcze spała, jak mąż wyjechał i widział ją tylko wieczorem. A ja zapamiętałam ten poranek jako taki, no, inny troszeczkę niż zwykle. Kiedy miałyśmy jeszcze taką chwilę, że mogłyśmy porozmawiać, poprzytulać się. Ja myślę, że nie tylko ja, ale rodzice, którzy stracili dzieci, dzielą swój świat na przed i po. Kiedyś było normalnie, po prostu normalne życie z takimi zwyczajnymi problemami. Teraz jest życie po. To jest przejście, na którym zginęła Wiktoria. My bardzo długo omijaliśmy to miejsce, nie jeździliśmy w tą stronę, tylko jeździliśmy w drugą stronę osiedla, żeby no nie przejeżdżać tędy, było to dla nas zbyt bolesne. Wiktoria wyszła do szkoły, przeszła pierwszą część przejścia, stanęła na wysepce. Na prawym pasie zatrzymała się kierująca, żeby ją przepuścić. Wiktoria popatrzyła, że samochód się zatrzymał. Weszła na przejście, przeszła kilka kroków, no i na lewym pasie została uderzona przez kierującego. W toku postępowania sądowego, po sprawdzeniu rejestrów policyjnych dotyczących wykroczeń drogowych, okazało się, że sprawca tego wypadku w przeszłości już miał takie zdarzenie. Był uczestnikiem wypadku ze skutkiem śmiertelnym i również to było w podobnych okolicznościach. To się stało również na przejściu dla pieszych. To do mnie wraca. Już rzadziej, ale to są tak jakby takie fiszki. Przypominają mi się poszczególne momenty i to bardzo, bardzo wyraźnie. No i pamiętam telefon. Pamiętam telefon i pamiętam tą drogę tutaj w szpitalu, którą pokonałam do tego oddziału. Myślałam o tym, że nie może być tak źle, że nie będziemy mogli nic zrobić. Że no dobrze, miała wypadek, oczywiście nie poznałam szczegółów przez telefon. Wiedziałam, że została zabrana do szpitala. To, co myślałam jadąc tutaj taksówką, to było, że jest połamana, prawda? Że nie wiem, no jakieś urazy, ale nie, że nie będziemy mogli nic zrobić. My zobaczyliśmy ją, jak była przewożona z SOR-u na oddział. Na łóżku już z zabandażowaną główką. No i później chwilę to trwało, zanim lekarz do nas wyszedł. Wiktoria miała operację neurochirurgiczną, więc tak naprawdę lekarze zrobili wszystko, no żeby dać jej szansę. Później wieczorem mieliśmy rozmowę już taką, no można powiedzieć, na spokojnie, po tych wszystkich procedurach, po tym zabiegu z lekarzem dyżurującym tutaj. Ja dopytywałam o stan Wikusi, poprosiłam, żeby nie dawano mi złudnej nadziei, że chcę znać stan taki, jaki jest. No i ten lekarz był ze mną bardzo szczery. Powiedział, że jest to tak poważny uraz mózgu, że tak naprawdę podejrzewają śmierć mózgu. Ja jeszcze wtedy we mnie się tliła jakaś nadzieja i zapytałam, czy może się coś zmienić,
nie wiem, czy Wiktoria w ogóle będzie żyła, a lekarz pyta mnie, czy chodzi pani o to, czy tak jak dotychczas, tak? A ja mówię, no nie wiem, w ogóle. I wtedy lekarz powiedział, że tak naprawdę szanse na to są nikłe, w zasadzie zerowe. Mówię już w gabinecie. Jeżeli dla nas nie ma już żadnej nadziei, jeżeli nie możemy pomóc Wiktorii, to chcielibyśmy, żebyście utrzymali ją w takiej kondycji, żeby ona mogła zostać dawcą, że na tym nam zależy. I myślę, że ten lekarz był troszeczkę zaskoczony tym moim stwierdzeniem, bo powiedział, a to chyba nie jest jeszcze czas na takie rozmowy. Ten lekarz, no, chyba był zaskoczony. Może zdziwiony, a może przestraszony też tematem, no bo no nie mają wsparcia, nie mają przygotowania psychologicznego do rozmów z rodzicami w takiej sytuacji. A z drugiej strony, no to są dzieci, które czekają i ich czas może liczyć się w dni. Jeżeli my byśmy zwlekali, jeżeli procedury by trwały, albo gdybyśmy się wahali, może komuś by tego czasu zabrakło. Kiedy wróciłam do domu, weszłam do jej pokoju, no i mama zajmowała się Kornelką i Amelką i zauważyłam, że łóżko już jest zaścielone i trochę mnie to zabolało, bo chciałam, żeby nikt tam nic nie ruszał. To był taki pierwszy moment. No ale poszłam do tego pokoju, wtuliłam się w jej kołderkę, w jej zapach i wtedy wszystko opuściło. Wtedy to był pierwszy moment, kiedy płakałam. Ktoś mówi, że tylko matka wyje tak po śmierci dziecka. To nie był płacz, to było wręcz... To był krzyk z łkaniem. To było takie szukanie sensu w bezsensie. Myśmy o tym rozmawiali wcześniej w domu. Ja jestem w bazie dawców komórek macierzystych. Noszę deklarację o zgodzie na dawstwo. I mąż ma takie same poglądy. Dla mnie to było naturalne. Bo to nie było tak, że ja nie dałam szansy swojemu dziecku. Że to jest prosta decyzja. Że to nie wiąże się z jakimiś wątpliwościami. Po pierwsze, zawsze człowiek ma nadzieję. To jest dziecko, tak? To było nasze dziecko i zawsze człowiek ma cień nadziei, nie wiem, nawet na cud. Jaką mieliśmy alternatywę tak naprawdę? Dla nas nic się nie zmieni. Nie ma możliwości medycznych, żeby pomóc dziecku. Więc ja dostałam okropny telefon, a myślę o tych rodzicach, którzy dostali wspaniałą wiadomość, szansę na życie dla ich dzieci. Mogliśmy komuś pomóc. Jej serduszko gdzieś bije w piersi jakiegoś chłopczyka. Może dzięki niej ktoś widzi. Może dzięki niej ktoś ma łatwiejsze życie, bo nie musi się dializować, bo dostał nerkę. Oczywiście nie mamy dokładnych informacji, nie wiemy, do kogo trafiły te organy, ale udało nam się uzyskać wiadomość, że serduszko dostał chłopczyk w podobnym wieku i że przeszczep był w Zabrzu. Mój mąż powiedział, że ta wiadomość przyniosła mu dużą ulgę, że to jest coś, co go podtrzymuje na duchu, że nie skończyło się to w momencie wypadku, nie skończyło się to w szpitalu, tylko że dzięki temu ktoś po prostu żyje.
Ta historia, o której rozmawiamy, jest tak naprawdę tak stara jak ja sama. I niewiele się zmieniło, bo te tragedie ludzkie, które spotykamy, są tak samo bolesne dla tych rodzin, które aktualnie to przechodzą, przeżywają. W 1987 roku po raz pierwszy docent Religa przyjechał do naszego oddziału pobrać narządy od zmarłego śmiercią mózgu 16-letniego chłopca. To ojciec poprosił o to, żeby pobrane zostały narządy i żeby został poinformowany doktor Religa. Chłopiec potrącony we Włocławku na ulicy przez samochód trafił do nas, bardzo szybko zaczął się pogarszać. Ja od razu w zasadzie zorientowałem się, że jest nie do uratowania. Poinformowałem ojca, bo ojciec przychodził dowiadywać się o stan zdrowia i powiedziałem, że raczej nie jest do uratowania i trzeba się przygotować na to, że w ciągu kilku dni niestety trzeba będzie z nim się pożegnać. I ku mojemu zaskoczeniu ojciec przyszedł i powiedział, że wczoraj widział w telewizji audycję profesora Religi propagującą pobieranie narządów. I on, do niego to przemówiło i on stwierdza, że jeżeli syn musi umrzeć, to niech jego narządy uratują innych ludzi. I on prosi o pobranie narządów od jego syna. No wtedy, jak to usłyszałem, miałem łzy w oczach. Od razu wszczęliśmy tą procedurę przygotowawczą do pobrania narządów. Ten chłopiec to był jakiś przełom w naszym pobieraniu narządów tutaj. Dla mnie ta historia w ogóle jest niesamowita z tego względu, że to ojciec dziecka nalegał na pobranie narządów. Kiedyś świadomość była troszkę inna. Teraz mamy akcje promocyjne, edukujące społeczeństwo. Większość z nas zastanawiało się i słyszało gdzieś w telewizji, w mediach na temat donacji, transplantacji. Większość osób wie, że chciałoby się podzielić sobą po swojej śmierci. A w przypadku tej historii tak naprawdę świadomość społeczeństwa była znikoma. Gdzieś może w telewizji już słyszeli o przeszczepianiu i pobieraniu narządów, ale temat nie był rozwinięty. Moja historia tak naprawdę z transplantologią rozpoczęła się już bardzo dawno temu. Pamiętam, kiedy mój tata, oglądając jakieś reportaże medyczne, przywoływał mnie do siebie i mówił: pamiętaj dziecko, gdybym zmarł, pobierzcie moje narządy. Że to jest takie bardzo ważne. I ta transplantologia, to ziarenko gdzieś tam zasiane przez mojego tatę, który nie był związany z medycyną, utkwiła mi w pamięci i ja od zawsze chciałam pomagać innym właśnie w ten sposób. Moja mama, pielęgniarka, nigdy tego tematu nie przywołała. To zawsze tata, który pracował na kolei, opowiadał mi o tym, jak profesor Religa, jakie ważne rzeczy robi dla innych. W tym gabinecie była kiedyś sala operacyjna. To tutaj dokonano pierwszego w historii tego szpitala pobrania wielonarządowego od tego tragicznie zmarłego 16-letniego chłopca. Pobrano nerki, trzustkę oraz serce. Profesor Religa był taki bardzo bezpośredni. Nie jak profesor, tylko jak taki szeregowy lekarz się zachowywał. Przypomina mi się, jak opowiedział, że po przeszczepie serca matka zmarłego syna, od którego wzięto serce, nagabywała go bardzo natarczywie, że chce zobaczyć tego człowieka, który dostał to serce. No, profesor powiedział, że to jest zabronione i tego nie może zrobić. Ale obiecał jej, że coś dla niej zrobi.
No i ten człowiek po przeszczepie przyjeżdżał na badania okresowe do kliniki, więc takiego dnia, kiedy on miał przyjechać, ten profesor zaprosił matkę tego zmarłego syna. Posadzono ją w innym pomieszczeniu, w innym miejscu szpitala, przy głośniku, a tego pacjenta z przeszczepionym sercem podłączono do elektrody, mu podłączono i przesłano bicie tego serca tej matce w innym miejscu szpitala. Była bardzo wzruszona wtedy i dziękowała profesorowi. I to profesor opowiedział. Ja bardzo często słyszę historie opowiadane przez moje koleżanki, które wspominają ten moment, kiedy to serduszko zostało pobrane i instrumentariuszka niosła je w takim małym czarnym kontenerku z drżącymi rękami. I pamiętają tą chwilę do dzisiaj jako taki najpiękniejszy dar, jaki może otrzymać człowiek od drugiego człowieka. Pamiętam, że matka jednego z naszych pacjentów, który no, niestety pomimo naszych wysiłków zmarł, starsza kobieta z małej wioski, bez specjalnego wykształcenia, zanim jeszcze jej syn zmarł u nas w oddziale, zapytała się właśnie, czy jest taka możliwość. Ona wie, że staramy się jak możemy, że próbujemy pomóc, ale że to nasze działanie nie jest w stanie uratować jej syna. Czy jeżeli on umrze, czy nie mógłby być dawcą narządów? No w żadnym wypadku nie spodziewałbym się, że tego typu pytanie, czy tego typu właśnie deklaracje otrzymam. Najbardziej satysfakcjonującym momentem było to, kiedy niedawno hospitalizowaliśmy pacjenta, który już otrzymał wątrobę, oczekuje teraz na przeszczepienie płuc. I ja mogłam zobaczyć człowieka, któremu dzięki pracy zespołu wielu osób uratowano życie. Rozmowa z osobą po przeszczepie, która tak naprawdę mogłaby się nie odbyć. On mógł nie powiedzieć już nic, bo mógł już nie żyć. A ja mogłam z nim porozmawiać, wymienić doświadczenia, dowiedzieć się, jak to jest, kiedy otrzymujemy drugie życie. Najgorsza jest świadomość tego, że w naszym społeczeństwie, w naszym środowisku medycznym są osoby, które negują śmierć mózgu, która jest uznaną metodą stwierdzenia śmierci. I tak naprawdę to mózg zawiaduje o całym naszym życiu, a nie bicie serca. To w mózgu jest ośrodek życia tak naprawdę. I kiedy on umiera, umiera człowiek. Natomiast jeżeli już stwierdzimy śmierć mózgu, nie zawsze do tego pobrania dochodzi, bo żeby to pobranie autoryzować, no trzeba włożyć troszeczkę pracy, entuzjazmu i zaangażowania osobistego, czasami nawet kosztem rodziny. Z jednej strony jest to standardowa procedura operacyjna, szpitalna, natomiast no nierzadko te rozmowy towarzyszą im emocje. Bardzo często musimy wychodzić ze swojej strefy komfortu, żeby taką rozmowę z rodziną przeprowadzić i rozumiem, że nie każdego na to emocjonalnie stać. Uważam, że może tak być, że no, po prostu się nie chce. Każda historia, każda rozmowa z rodziną jest bardzo trudna, ponieważ rodziny są w skrajnie trudnych emocjach, muszą pogodzić się ze śmiercią najbliższej osoby. Większość z nich myśli też o tym, że to będzie dobre podzielić się sobą, narządami. Część z tych osób zna wolę zmarłego i ją respektuje. Zdarza się tak, że rodziny nie chcą wyrazić zgody na pobranie narządów, ale wtedy pytamy się, w jakiej formie sprzeciw został zgłoszony, ponieważ nasze polskie prawo dopuszcza
zgłoszenie sprzeciwu w trzech formach. Jest to wpis do Centralnego Rejestru Sprzeciwów, jest to oświadczenie ustne wypowiedziane w obecności dwóch świadków, najczęściej najbliższych, bądź oświadczenie pisemne z własnoręcznym podpisem, że ja nie wyrażam zgody na oddanie swoich narządów po swojej śmierci. Nie chcę ratować, nie chcę pomagać. Usiłowałem namówić rodziny leżących u nas pacjentów w stanie ekstremalnym, żeby zezwoliły na pobranie narządów. Z reguły spotykałem się z odmową. Wtedy był taki nastrój w społeczeństwie, że bardzo niechętnie udzielano zgody. No, przyczyny były takie, na przykład: panie doktorze, taką pustą w środku będę córkę chował. Albo młoda żona przy śmierci męża mówi: panie doktorze, ja rozumiem transplantologię i bym się zgodziła, ale rodzice męża chyba by mnie rozszarpali. Sytuację zmieniło dopiero tam po roku, dwóch czy trzech, stwierdzenie papieża Jana Pawła II, że najwyższym darem, jaki człowiek może dać innemu człowiekowi, to jest ofiarowanie mu swojego narządu dla uratowania życia. Kiedyś mama, której córeczka nie doczekała przeszczepu, powiedziała, że jeden płomień świecy gaśnie, a dzięki takiej decyzji zapala się kolejny. No myślę, że to jest bardzo piękne określenie na to, z czym się wiąże taka decyzja, jaką my podjęliśmy.